Jakub Jurek, witam Państwa serdecznie i zapraszam na wydarzenia sportowe. W pierwszym meczu grupy finałowej o miejsca 1-8 lubińskie Lwy podejmowały ekipę z Wrocławia. Ekipa Michała Grzesika wygrała pojedynek 68 do 63. Koszykarze SMK Lubin stworzyli na własnym parkiecie prawdziwą twierdzę nie do zdobycia i potwierdzili to także tym razem. Pewnie pokonali przyjezdną drużynę z Wrocławia i odnieśli pierwsze zwycięstwo w grupie finałowej trzeciej ligi. Te mecze teraz nie będą łatwiejsze, tylko właśnie będą trudniejsze. Wiadomo, że grupa mistrzowska, czyli cztery najlepsze drużyny z tej drugiej grupy dołączyły do nas i czeka nas tutaj teraz sześć arcyważnych, ciekawych, no i takich mocnych meczy, tak? To są mocni przeciwnicy. Udało się wygrać z WKK. Budujemy twierdzę Lubin na naszej ukochanej sali na zakręcie, na Kenie. No i z tego się cieszymy, tak? Ja mówię, no każde zwycięstwo buduje nas jako stowarzyszenie, jako zarząd i też atmosferę w drużynie. Ja wiem, mecz fajny. Było też dużo różnych takich koszykarskich elementów, trochę walki, trochę przepychania, parę fauli technicznych, no ale to o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo fajnie się oglądało. No i najważniejsze na koniec zwycięstwo. Bardzo dużo też kibiców. Fajnie, że akurat w niedzielę nie było chyba tych ekstraklasowych tutaj meczy dookoła i ludzie licznie przyszli na salę. No, serce się cieszy. W kolejnym spotkaniu ligowym podopieczni Michała Grzesika spotkają się z SKM Zastal Zielona Góra 1 lutego na wyjeździe. Do ligowego grania już jutro powracają szczypiorniści z Zagłębia Lubin. Miedziowi zmotywowani zwycięstwem Pucharze Polski pojadą do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie w meczu o punkty zmierzą się z miejscowym piotrkowianinem. Dla podopiecznych Bartłomieja Jaszki będzie to pierwsze ligowe spotkanie od ponad miesiąca, jednak kibice nie mają co martwić się o formę swoich zawodników. Każdy rywal jest bardzo trudny, bardzo ciężki. Gramy na wyjeździe, wiadomo, w Piotrkowie się ciężko gra. Przygotujemy się na pewno do tego spotkania bardzo dobrze, a to już jest jakby w roli mojej, żeby przygotować zespół do tego spotkania i już tak naprawdę od dzisiaj zaczynamy przygotować się do meczu środowego. Ciężkie przed nami zadanie, ale wszystko zrobimy, żeby wywieźć stamtąd 3 punkty i tak też będziemy się nastawiali już praktycznie od dzisiaj do meczu środowego. Spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim rozpocznie się jutro o godzinie 18:30. Jak co roku Dolnośląskie Centrum Bilardowe zaprasza lubińską młodzież na organizowane przez siebie ferie zimowe. Zajęcia odbędą się w 2 turnusach. Ferie organizowane przez Dolnośląskie Centrum Bilardowe cieszą się niezwykłą popularnością, o czym świadczy brak miejsc na pierwszy turnus. Ciągle można zapisywać się na drugi, na którym zostały ostatnie miejsca. Zajęcia to nie tylko nauka gry w bilard, ale m.in. basen czy kręgielnia. Te nasze półkolonie sportowe, bo mówimy tutaj nie tylko o bilardzie, mamy tu zupełnie inną formułę. Wprawdzie w bilard też występuje i staramy się nauczyć tutaj jak najwięcej tego, natomiast zajęcia są bardzo zróżnicowane z różnych dyscyplin sportu. A zyskało ono oczywiście jakąś bardzo dużą chyba taką popularność, bo po ogłoszeniu te pierwsze miejsca zupełnie szybciutko się rozeszły, także zostało jeszcze kilka miejsc na drugi turnus ferii. Jakby ktoś jeszcze gdzieś tam nie zdążył, to może jeszcze gdzieś dziecko zdąży się zapisać. Turnusy będą odbywały się od poniedziałku do piątku w każdym tygodniu ferii. Aby zapisać dziecko, należy skontaktować się z Centrum Bilardowym przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 6. To już wszystko w dzisiejszym sporcie. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne serwisy.